これも人間らしくていいな。悟空、悟空、ソン、悟空、ソン、悟空さん、父さん、悟空。あとは頼んだぞ。マキがあんたに渡してって。やらなければいけないんだ。俺がこの世界に生きる人間として。Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie, a dzisiaj taki filmik, bym powiedział, mało ciekawy, bo to tylko SBR, ale pomyślałem, że akurat to nagram. Czemu? Bo ostatni filmik z SBR-a był chyba rok temu i to był filmik z Raditzem, przynajmniej jak tak patrzyłem na swój kanał i wpisałem SBR. Także, no, a nie, dobra, pardon, 6 miesięcy temu, niby, na Defenders of Justice było. Także myślę, że teraz się po prostu skupimy na tym SBR-ze i już. Także no tutaj jakichś czarów nie będzie. Team Yuaiki, ponieważ jest liderem do Entrusted Will, więc będzie normalnie lider w teamie. Ale jeszcze jedną rzecz muszę zobaczyć. Czy Entrusted Will ma tylko dwóch liderów? Tak? No sekundę, jest Tengoku, jest Agiel Trunks. Tak, tylko dwóch liderów ma. Nie, nieźle. Chyba Beast miał miał dodatkowe 30% do Untrusted Will albo Movie Heroes, ale no niestety Beasta nie mam tutaj, więc go nie wpakuję. Jeżeli chodzi o opcje do teamu, to zaraz powiem, tylko sobie przeklikam. Chwilę, jak wezmę play once per day, to pokaże mi się znowu UI-ka, czy nie? Chyba ta. A jednak nie. Dobra, nice. Dobra, to jeszcze sobie tutaj przeklikam. No tutaj przewaga typu to nie ma jakiegoś znaczenia. To i tak jest zwykły SBR, nie Extreme. Dobra, jeżeli chodzi o opcje do teamu, no to wybór jest dość spory. Ja postanowiłem wybrać jednak kartę free to play. Ała, Goku, nieźle, dziękuję za dodża. Jest nowe SSO Trio, jest Beast, są Gammy, jest AGL Ultimate Gohan LR-ka. SSO 4 Małpa, ale go akurat nie chciałem brać. Jest Trunks Gohan, który jest w teamie. Jest UI Goku, który w sumie po części jest must have'em. Co jeszcze tutaj takiego jest? Czy ty... Dobra, dziękuję. Jest Tech Ultimate Gohan, jest Majunior mógłby być całkiem git, w tej fazie by tutaj ładnie porobił. Jest SSJ3 Gotenks. No trochę tych opcji jest, nie ma jakiegoś problemu, żeby skleić team. A poza tym to i tak jest SBR, więc możemy sobie zbierać itemków, ile tam praktycznie chcemy, tam do 8. Dobra. Trunksa i Brolego wziąłem, bo ostatnio kiedy z nich korzystałem, to... Nie, no zgaduję, że jeszcze chwilę po showcase brałem, ale... Co to takiego? Tutaj nawet Ultimate Gohan nie będzie miał okazji, żeby się popisać w jakikolwiek sposób. Następna rotacja to już będzie w ostatniej fazie, będzie w miarę git. I w ogóle, jak myślicie, co jest według was lepsze, Gohan czy Broly, który wyjdzie w, o ile się nie mylę, w sobotę. Tylko sekundę, sobie tutaj kliknę, to było schedule, tak. 14.09, czyli to jest w sobotę i to jest o godzinie 4. Dobra, mamy już ostatnią
fazę z Cell Maxem. I tutaj mam nadzieję, że mnie Trunks nie zawiedzie. No w sumie on jest największą zagadką. Dobra, ty w sumie nie chcesz, żebyś miał takie 24 ki, chcę, żeby reszta teamu miała orby. W ten sposób wezmę te int i powinno być git. I chyba te tech spadną tak jak chcę? Albo fizyczne? Tech. Tech, okej, okay, dobra, jest więcej orbów niż myślałem, nice. Jeszcze tutaj ma lower death ten Cellmax. Okej, okay, dziękuję UIka za dodge'a. Szczerze, jeżeli chodzi o korzystanie z innego lidera, to na pewno nie będzie to AGL Trunks. No w sensie na upartego dałoby radę, ale to raczej już bym widział z itemkami. Bardziej bym kombinował z innym liderem, jakimś właśnie Beastem, cokolwiek, żeby tam nawpakować jakieś lepsze karty, żeby mieć tam no po prostu większy luzik. Większy luzik i bez spinowo to sobie poprzechodzić. Może, ale rzeczywiście, jak tak patrzę na ten swój kanał, to dziwnie wygląda, że SBR nagrałem, kurde, pół roku temu. A czemu się za to nie brałem? Nie wiem. Nie zaszkodzi. O, nice. Future Gohan jest na 55%, a Trunks jest na 90%. Więc tutaj... Ile? Superka była już. Więc chyba Trunks będzie bezpieczny. Po tych wszystkich atakach to chyba powinien dać sobie radę. Tak, u mnie Trunks ma głównie Additionale i Dodge'a. Kryta mu jakoś nie dawałem. Ma szalone 3 w kryt. Ale widzę, że sporo Additional Superek leci. Nice. To ja lubię. O? Jeszcze raz? Nie, ale okej, Double Digits. No i w sumie już mogę pożegnać tę fazę, ponieważ AGL UI ma już tutaj gwarantowanego dodża. No i cóż, no już można się praktycznie powoli żegnać. Dzisiaj taki szybki materiał, mniej niż 10 minut. Lepiej czasami nagrać sobie krótszy materiał, a nie tylko pakować materiały po 20 minut ponad. Bo w sumie moje ostatnie filmiki to ile? 20 minut, prawie pół godziny z Brolasem Int. No dobra, tutaj Blue Zone był krótszy. No ale showcase to zazwyczaj w tych takich okolicach 15 minut. 15, 20, max 30, zależy od kontentu. No i dobra, udało się to tutaj pokonać bezproblemowo, bez żadnych itemków, więc no myślę, że to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Link do Discorda jak zawsze w opisie. Możecie zostawić suba, łapeczkę i komentarz, jak macie jakieś pytania. Także dziękuję za oglądanie, widzimy się następnym razem i serdeczne miau.